Cześć, tu Mrok, witam w pierwszym filmie z serii 5 Najo. Zobaczymy, jak ta seria wyjdzie. Dzisiaj 5 najgorszych kostek, jakie mam. Nominacje do tej kategorii zgłaszał Bob Bigson i są też moje. Kostek nominowanych było 11. Pokażę wszystkie, natomiast 5 znalazło się na podium i zaczynamy. Pierwsza kostka to ta kostka. Kostka nie bardzo wiem, po co została zrobiona. Wszystko tu się kręci, wszystko rusza. Jest to jakiś tam bajer. Ona się akurat nie rozsypuje. Natomiast nie bardzo wiem, co z nią robić. Ją się oczywiście da ułożyć, obraca się jak zwykła, 3 na 3. Ale tu wszystko się kręci, wszystko się rusza. Kostka najgorsza w kategorii bez sensu. To jest pierwsza z nominowanych kostek. Druga nominacja od Bobiksona. Niekoniecznie ta, ale Crazy Pentahedrony. Są zrobione trochę wadliwie, albo jemu się tak trafiły, albo takie są elementy mocujące w trakcie układania, potrafią się złamać, cała kostka nie nadaje się wtedy do użytku. Ta akurat dobrze się kręci, ale to jest nominacja Bobiksona, nie ląduje na pudle. Natomiast jest to kostka, z którą mogą być duże, duże problemy, zwłaszcza jeżeli się forsuje pewne obroty, dlatego też mała uwaga, delikatnie z tymi kostkami, im mniej siły włożycie w obrót, tym kostka jest bezpieczniejsza. To jest nominacja. Kolejne nominacje. Moja nominacja. Ja akurat nie mam tej kostki, ale nominuję do tej kategorii Square, ale nie zwykły Square, ani ten, tylko Square czterowarstwowy. Te warstwy są tak zbudowane. Środek jest też tak zbudowany. Ja ją ułożyłem kilka razy i po tych kilku razach kostka po prostu się rozleciała. Ten mechanizm jest tak zrobiony, że nie wytrzymuje napięć, jakie się wytwarzają po pomieszaniu kostki i kostka mi się rozsypała. Ani ta, ani ta. Kostka zbudowana z takich warstw, ale tych warstw jest 4. Kostka skądinąd ciekawa. Nie taka prosta do ułożenia, natomiast kostka, która się po prostu rozsypała, połamała. Trzeba było wymuszać ruchy. To jest nominacja. Kolejna nominacja od Bobiksona to jest Wheel of Wisdom. Tutaj w pełni się z nim zgadzam. Akurat kostka zawiera tyle elementów i tak haczy, że bardzo ciężko ją układać. Tutaj już widzicie, co się dzieje. Ciężko. Tutaj mogę obrócić w jedną stronę. To kółko powinno się kręcić, ono się kręci, natomiast trzeba przyłożyć trochę siły, ale jak się zaczyna przykładać siłę, to kostka zaczyna się rozjeżdżać. Być może w miarę układania ta kostka się wyrabia, natomiast stwarza duże problemy i jak ktoś nie musi, nie kolekcjonuje, niech nie kupuje tej kostki. Kolejna nominacja zarówno Bobiksona, jak i moja to jest ta kostka, czyli kostka Gear z numerem 6. Podobna sytuacja jak w poprzedniej kostce. Ilość elementów powoduje, że po próbie obrotu kostka zaczyna się blokować, a wymuszenie tego obrotu powoduje, że zaczyna się rozsypywać. Trzeba dużej
delikatności i dużej uwagi, żeby ją w ogóle układać. Kostka od firmy Dian, podobnie zresztą jak ta kostka. Ta była od mojej ulubionej Very Puzzle. Jest dobra, ale nie wiem po co zrobiona. I kolejna nominacja to jest nominacja moja. Kostka z Cube od, to jest od firmy Dian, z Cube, taka hybryda kostki Dino i z Cube'a. Tak ona się obraca. Ona się obraca już w tej chwili dosyć dobrze, ale żeby ona się tak obracała, to była droga przez mękę, zwłaszcza te obroty Dino były bardzo problematyczne. A poza tym naklejki w tej kostce były tak słabej jakości, że przy próbach obracania tej kostki one po prostu odpadały. To są wymienione naklejki od Oliver Stickers. Kostka, która da się ułożyć, jest zresztą do niej tutorial, natomiast początek układania to jest droga przez mękę, podobnie jak ta i ta kostka. To są kostki dla bardzo, bardzo cierpliwych osób. I teraz te 5, które ja uznałem za najgorsze kostki. Kostki, które generalnie mają jedną wspólną cechę, rozpadają się przy układaniu. To jest pierwsza z nich, kostka skądinąd bardzo ciekawa od Cube4U. Kostka, którą jeżeli obrót jest taki, to można układać tylko w takiej pozycji, żeby tutaj ta płaszczyzna obrotu była w poziomie. Wtedy można utrzymać tą kostkę jakoś w ryzach. Natomiast w momencie, jak próbujemy trochę inaczej ją obracać, nie utrzymujemy tej płaszczyzny, kostka zaczyna się rozpadać, zaczyna się blokować. Tak jak mi się już zblokowała, tutaj robi się coś takiego już po dwóch obrotach. Pewnie któreś z elementów, które mocują tą kostkę, już powypadały. I kostka jest w tej chwili już do rozebrania i jej się nie da już złożyć, trzeba ją rozebrać, i bo elementy mocujące tej kostki po prostu powypadały. Kostka się rozsypała po dwóch obrotach. Nie zachowałem tego właściwego ułożenia kostki, tej poziomej pozycji, i jednak weszła na swoje miejsce jeszcze. Mam nadzieję, że nic tam nie zgrzyta i kostką dalej się da obracać. Zobaczymy. Jeszcze się da. Ale tylko przy zachowaniu tej poziomej płaszczyzny przy obrocie. To jest pozycja numer 5. Pozycja numer 4 to jest ta kostka, którą właśnie układam, do której być może jeszcze dzisiaj będę dalej kręcił tutorial i układał te krawędzie i te małe elementy środków. Kostka, która przy niedokładnym obrocie zaczyna się rozsypywać i wybucha. Da się ją potem złożyć, czwarte miejsce, dlatego że dosyć łatwo można ją złożyć, nie wymaga żadnych specjalnych, nie wymaga śrubokręta, żadnych specjalnych działań, po prostu jak puzzle można ją z powrotem złożyć. Natomiast niekoniecznie to po złożeniu da się ją ułożyć, bo położenie czy tych krawędzi, czy tych narożników ma znaczenie, i
może się okazać na koniec, że coś jest obrócone i szukamy rozwiązania, a to wynika po prostu ze złego złożenia kostki. To jest pozycja numer 4. Pozycja numer 3 to jest ta kostka, czyli Sun Cube. Ona się kręci nawet dobrze, natomiast kręci się dobrze, dopóki nie zaczną jej blokować niektóre elementy. Jej wadą jest też to, że elementy, które blokują tą kostkę, są słabo oznaczone. Jest tylko taki dołek, który tutaj widać. Takie zagięcie światła to jest dołek, który pokazuje, że to powinno być tutaj. Są dorabiane specjalne naklejki z wycięciem na ten dołek przez niektórych. Natomiast to jest jedna z jej wad, a druga wada to to, że w momencie jak te elementy są trochę poprzestawiane, to kostka rozsypuje się. Mogliście to zobaczyć na tutorialu. Drobne niedokręcenie powoduje, że zaczyna się dziać coś takiego, kostka wybucha. I to jest pozycja numer 3. Pozycja numer 2 to kostka Penta Ultimate. Kostka bardzo ciekawa, wszystkie one są zresztą bardzo ciekawe, natomiast sytuacja jest dokładnie ta sama. W momencie jak jest coś niedokładnie dokręcone, to zaczyna się dziać coś takiego, że kostka rozkłada się nam na pół. Tutaj akurat wszystko się teraz kręci, ja ją wielokrotnie układałem, ona się trochę ułożyła. Nie wiem, czy pokazywałem to w tutorialu, ale wystarczy mała niedokładność i kostka się rozsypuje, znaczy rozkłada na pół. A jeżeli to się stanie w momencie jak układamy jak robimy któryś z algorytmów, to kostkę potem trzeba prawie że układać od początku. Nie mogę doprowadzić w tej chwili do tej sytuacji, o której mówię, którą chciałbym pokazać. Może to dobrze, że kostka mi się tym razem nie rozsypała, ale możecie uwierzyć mi na słowo. Kostka po prostu rozkłada się na pół przy małej nieostrożności, zwłaszcza jak się chce zrobić jakiś algorytm szybko, albo jak się jest w połowie algorytmu i dochodzi do tego, o czym mówię. Albo kostka mi się już tak dotarła i że nie pozwala na to, żeby się rozłożyła. Ona teraz dosyć przyzwoicie funkcjonuje. Chciałem ją rozwalić po prostu dla was tutaj w trakcie filmu, ale kostka się broni przed złą reklamą, jak widać. Może to i dobrze, musicie mi uwierzyć w takim razie na słowo, że kostka rozkłada się w pewnym momencie na pół i trzeba ją układać od nowa. Na razie to ja ją tylko pomieszałem zamiast rozłożyć. No cóż, po prostu ona się rozsypuje w najmniej przewidywalnych momentach, z tego wychodzi. W momentach, w którym robimy algorytm,
kostka odmawia posłuszeństwa, rozsypuje się na pół. Teraz akurat nie chcę tego zrobić. I dobrze. Nie będę miał z nią kłopotu. I przechodzimy do numeru 1. Kostka, która akurat nie zawiera dużo elementów. Jest bardzo ciekawa, bardzo fajna do układania, natomiast jej wada polega na tym, że ten środek podczas obracania po prostu wypada. On jest zamocowany, że tak powiem, na niczym i bardzo łatwo go po prostu wyjąć. O, i dzieje się coś takiego. Tego środka już nie ma. Ta kostka też była. To jest helikopter 3x3, czy też karwikopter. Ten element schował się. On będzie teraz chrzęścił, blokował niektóre obroty. I tak się dzieje cały czas. Ten. Może uda mi się go wyjąć. Udało się. Jeśli się zauważy, on się gdzieś nie zakleszczy pomiędzy innymi elementami, to się daje wyjąć. I ten element wygląda tak. Nie ma żadnego mocowania. Jest po prostu włożony pomiędzy elementy kostki. I jak widzicie, wcale nie jest łatwo go włożyć z powrotem. O, tu się już zapadł gdzieś biały. To jest jeszcze żółty. To jest biały. I przez to ta kostka jest najgorsza. Nie ma możliwości, żeby tą kostkę układać w taki sposób, żeby te środki w pewnym momencie się nie pozapadały. Kostkę przy układaniu w pewnym momencie po prostu układałem bez tych środków. Jeden wszedł i jest na miejscu. On po prostu sobie wisi pomiędzy tymi pozostałymi elementami. Są od dołu elementy, które podtrzymują teoretycznie ten środek, ale tylko go podtrzymują. W międzyczasie zapadł się czerwony i tak się można bawić cały czas z tą kostką. Kostka naprawdę jest ciekawa, natomiast jest po prostu źle wykonana. I znowu, jak ktoś nie jest pasjonatem wielkim, to nie musi tej kostki kupować, bo jest bardzo, bardzo kłopotliwa. Czerwony, jak widać, wypadł. Warunkiem do tego, żeby odzyskać ten środek od razu, bez rozbierania kostki, jest to, żeby zauważyć brak środka zaraz w momencie, jak to się wydarzyło. Potem niestety trzeba rozbierać kostkę, jak on wejdzie gdzieś dalej i tak jak mi teraz chyba ten czerwony. Jeszcze jest gdzieś. Jeszcze się pokazał. Każda próba włożenia powoduje, że niestety się ten środek zapada. Gdzieś swego czasu miałem jakiś sposób na wkładanie go, żeby
jednak się nie zapadał, ale gdzieś ten sposób mi, o, to był taki sposób chyba, kostka znowu złożona, natomiast przy układaniu musiałem ją rozbierać kilka razy, żeby odzyskać te środki, potem układałem bez środków. Także to jest numer 1, 5, 4, 3, 2 i 1 to są według mnie najgorsze kostki, jakie są, przy czym one są bardzo ciekawe, natomiast sprawiają duże kłopoty przy układaniu, inne niż tylko kłopoty logiczne, bo te są do pokonania. Dzięki za uwagę, a ponieważ przed tym filmem pojawiło się 700 subskrypcji, to między osoby, które napiszą komentarz do tego filmu, zostanie rozlosowana ta malutka kosteczka. Kosteczka chyba dosyć prosta, ja jej jeszcze nie układałem. Natomiast mam dwie takie kostki. Tak się kręci. Kostka dosyć nowa na rynku. Bamianti Cube 2. Nie wiem, czy to jest jej rzeczywista nazwa. Natomiast ta kostka jest do wygrania. Na komentarze czekam przez tydzień do przyszłej niedzieli, czyli do 5 kwietnia. 5 kwietnia losowanie tej kostki wśród osób, które skomentują ten film. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.